Ludzie, będziecie w szoku. Wzmacniacz Skitek SPL500, 2x250 W, końcówka mocy. Prośba do wszystkich handlujących, sprzedawców na Allegro i nie tylko na Allegro. Nie oszukujcie ludzi. Się zlitujcie, nie oszukujcie ludzi. Zestaw nagłośnieniowy, końcówka ta sama, jak widać. Wszystko jest to samo. Napisali tutaj 2 razy SPL 500, 2 razy 250 watów. Tu sobie z... No to teraz usiądźcie, ci, którzy stoją. Albo nawet lepiej się połóżcie i to z dywanu, bo też spadniecie. Na gołej ziemi najlepiej. Otwieramy sprzęt. 500 watów. Na czym te 500 watów? 100-watowy transformator. Końcówka mocy na pojedynczych tranzystorach. Dobrze, że w ogóle na tranzystorach, ale na tranzystorach z przetwornicy. Sobie znalazłem notę katalogową tych tranzystorów. Tip 42 dokładnie siedzi. Moc dopuszczalna strat 65 watów. Napięcie 80 V. Przybicia, kolektor baza. Napięcie kolektora emiter 40 V. Czyli możemy zasilić ją maksymalnie 2 razy 36, 2 razy 37 V. I maksymalną moc tego tranzystora NPN, to nie, to jest akurat PNP, to są te tranzystory, a tip 41 to są te tip 42. A tu jest na odwrót. Czyli moc całkowita tej końcówki maksymalnie 35 W mocy na kanał. To gdzie jest 250 W mocy, za którą zostało zapłacone? Czy to w ogóle powinno trafić na polski rynek? Nie wiem. I teraz wiecie, dlaczego Tosca Diory lepiej gra i lepiej pracuje niż końcówka mocy 500 W. SPL 500. Zlitujcie się, nie kupujcie czegoś takiego. No dobra, ale coś tu z niej podymiło, z tego co mi klient tutaj powiedział, że coś z niej podymiło. Tutaj są braki jednego rezystora, tutaj drugi był, patrzę, już podmieniony. Tu wytopiło diody, jednej diody brak. Jest to zasilanie, czego to jest zasilanie? Tutaj, przed zasilanie przedwzmacniaczy. Zaraz zobaczymy, jeśli znajdziemy w ogóle do niej schemat. Od tego trzeba zacząć, bo to jest taka china, że normalnie serce boli. 500 W. Dobra. No, rozkręcania ciąg dalszy i patrzcie. Kolejna prowizora wejścia cinch. Nawet nie postarali się, żeby zrobić to w ekranie koncentrycznym do selektora wejść. No jaja. Końcówka mocy jak końcówka mocy, 2 razy 35 W. Tu mamy podstawioną tą diodę i jakiś rezystor. Już ktoś się tutaj próbował naprawiać, z tego co widzę. A to jest po prostu wzięte zasilanie, nic więcej, przez dwie diody zaporowo, tutaj powinna siedzieć. Do zasilanie wzięte prosto do przedwzmacniacza, czyli do przedwzmacniacza, do wskaźników. Tutaj są LEDy, ładny bajer. Podświetla okienka, zamiast wstawić wentylatory w te miejsce, do tej obudowy, i wstawić konkretne dwie końcówy, transformator na środku, dwie końcówy oddzielnie, takie przynajmniej po 200 W to obudowę bym zmieścił. No to China, no niestety. Zaraz sprawdzimy, co jest na zasilaniu, bo to wina w zasilaniu będzie prawdopodobnie. No właśnie, a gdzie są kondensatory do filtracji? Oto
4700 mikro na 35 V. Czyli wiecie, jakie mamy tutaj na nie zasilanie? Maksymalnie jest 24 V na kanał. 24, no może 30 V. Zaraz będziemy mierzyć. Tutaj mostek 6-amperowy wstawiony. Dycht. Mostek 6 amper. Nie będę tego komentował, także zaraz sprawdzę, posprawdzam co jest, czy to w ogóle zagra, posprawdzam te zasilanie, co obciążyło te rezystory 10-ohmowe. Trzeba odkręcić jeszcze tutaj cały ten korektor, nie? Bo ma korektor! Bas, środek, sopran, low, nie low, bas, środek, sopran. Tu bas, tu środek, tu sopran. Potencjometry fajne, znaczy fajne. No streszczotko, ciekawe czy one fajne. No dobra, działamy. No dobra, szukam i znaleźć nie mogę serwisu manuala. Jest tylko coś takiego. Na YouTubie. To jest naprawa. SPL1000, nie? Tutaj, SPL1000. Czymś się różni? Od 500? Chyba niczym. Końcówka jest to samo, wszystko jest to samo. Cała naprawa, to nie wiem na czym to polegało, bo filmik trwa 2 minuty. O, SPL1000 ma wiatrak. Transformator taki sam. Dobra. Normalnie nie do wiary, nie do wiary. Amplifier stereo D200W part 1. Nie wiem co to tu kaman. Tutaj mamy podobno końcówkę. 4-minutowy filmik. Linki będą w opisie filmu. Cuatro transistores A7. A po włosku. Ale wiecie co wam powiem? Mało tego. Dystrybutor tego szajsu jest w UK. Firma z UK. A wygląda mi to na Chinę. I to tak wykonaną, jakby nie wiem, no. Od dziecka z podstawówki bym bardziej wymagał. No typowa China, no. Te potencjometry przypominają mi te stare jamniki, te takie chińskie, te z tym cyk na środku, że na środku, nie? Dobra. To co wykryłem, to już wam mówię. Tutaj wzięte jest zasilanie, tutaj dobrze, że jest na tej płytce, bo serwisu nie ma. Jest plus 0, minus prawy i lewy wyjście ze sprzedwzmacniacza na końcówkę. Prawy, lewy na zewnątrz i plus 0, minus jest wzięte przez rezystory i przez te diody. Te diody tylko są zabezpieczające, tutaj ktoś stawił jak zabezpieczające, ale mi się zdaje, że to są diody Zenera. Bo w oryginale tu okroili. Tutaj siedzi stabilizatorek, a tutaj mostek prostowniczy i oddzielnie jest napięcie wzięte z transformatora. Tu jeszcze bezpiecznik. Nie wiem dlaczego pisze 1 W, 1 Amper ma być. Stabilizatorek, bezpiecznik 1 Amper wlutowany. Tutaj ta filtracja jest za mała do przedwzmacniacza. No i teraz nie wiem, czy to ulepszać według schematu, no w oryginale tego nie było, nie? Ani mostka, ani stabilizatora z tego co tu widzę. Stabilizatora nie ma, ale kondensator? Nie, nie kondensator, to są akurat tylko zwory. Tylko zwory i tutaj idę z powrotem na te rezystory, które się upaliły. Tak, tu. Dodatkowe jakby napięcie, tutaj dwóch pinów też nie ma. Zaraz sprawdzimy. Mi to się zdaje, że tutaj nie będzie zasilania prosto z końcówki. No zaraz pomierzymy. Musimy pomierzyć ile idzie z transformatora. Wtedy będziemy wiedzieć dokładnie co tu możemy wstawić.
przedwzmacniacze. Dwa przedwzmacniacze, korektor. Też na przedwzmacniaczu zrobiony. Jaki to RC4558L. Zaraz znajdziemy noty katalogowe i potem dojdziemy, jakie tu mamy mieć zasilania na te tranzystorki, na te scalaczki. No i znalazłem notę katalogową RC4558, odpowiednik mikro A741, czyli ten nasz zwykły wzmacniacz no, napięciowy, nie? Opamp. Napięcie zasilania plus minus 30 V plus minus 15 V input. Czyli mamy mieć plus minus 15 V, a mamy zbite tymi rezystorami, które się fajczyły, napięcie 30 V. Ja. Nie wiem, no żeby to zrobić dobrze, trzeba byłoby dorobić symetryczne zasilanie. 2 razy 15 V na układy przedwzmacniacza. Zaraz zrobimy, może coś może wyjdzie na LM-ach, jakieś 317-kach może zrobić na oddzielną płytkę. To łatwo będzie to się podpiąć, bo wystarczy te zwory odpiąć i plus minus i tu masę. Albo robić tutaj mostek, ale tutaj jest miejsce na jeden stabilizator, to jakieś dodatkowe napięcie, to nawet nie wiem o co tu kaman. No dobra, zobaczymy. Tak, z transformatora idzie 2 razy 24 V zmiennego. Podłączyłem już ją i mamy tak, lewy kanał. Podłączyłem tamtą kolumnę na górze. Gra. Prawy kanał też będzie grać, tylko słuchajcie, przy 200 W, żebym tak zrobił, to już bym nie miał tamtego głośnika. Poza tym nie ma żadnych zabezpieczeń na głośniki, żadnych bezpieczników, bezpośrednio prosto drugi kanał gra z tej strony. Dobra, czyli końcówka mocy może być sprawna, także jej nie ruszamy, tylko zasilanie robimy, zasilanie, o kurde jaki gorący, on się sam z siebie grzeje. Zasilanie robimy, gdzieś jest zwarcie, no na płytce, dobra, wyłączamy, wyłączmy ją. I zaraz zrobimy te zasilania od podstaw. No wszystko fajnie, tylko wiecie teraz tak. Idzie napięcie te końcówki mocy przez te dwa rezystory i tutaj powinny być diody Zenera na 15 V. A nie, tu oryginalna się działa. Oryginalna jest no na 15 V Zenerka. A tu ktoś wstawił diodę prostowniczą. No musimy tutaj te na 15 V te zenerki powstawiać, bo to nie ma innej opcji nawet. No witam. Wstawiłem tutaj dziutki zenera na 15 V, te aluminiowe. To wyglądają jak tranzystorki, bo tylko takie akurat miałem. Tutaj jeszcze dobrałem rezystor, bo jeden był spalony całkowicie. 220 ohmów tutaj mają być rezystory. No i co? Sprawdzimy. Chcecie zobaczyć? Tutaj podłączyłem 15-watowy głośnik pod tą końcówkę, bo wystarczy w zupełności. Do 250-watowej końcówki, no i zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Right there, which means we pretty much just have this space here tutaj to put leci buttons coś. And lights in. So again, patrzcie, what I might want to do is patrzcie, this, doprowadzimy, te, gra ten kanał, o ten. Ten jest na maksa, możemy go ściszyć. Ten kanał gra, podłączyłem wejście, doprowadzimy go do pika, nie? Czyli do protektu, do protection, na 15-watowej kolumnie. Patrz. Jestem w szoku! 250 W z tego głośnika nie powinno nic zostać przy protection. Dobra, gra. Wszystko zrobiłem, odnowiłem tylko to zasilanie tego. No i piękny bajer niebieski. Ja myślałem, że to przynajmniej jest jakiś wskaźnik wysterowania. A tu jest tylko podświetlenie. Dobra, ja pozdrawiam.
skręcam to i naprawdę nie polecam chińskiej produkcji z UK. A wiecie, co wam powiem? To, że coś ładnie wygląda, to nie znaczy, że będzie wam spełniać wasze wymagania. No, pokupujecie 500, a dostajecie 2 razy 25. This is not a goal that should go in the NHL. Cody Ceci is trying to shoot this for a rebound. Na 15-watowym głośniku i nie ma siły go spalić, nie? Dobra, ja pozdrawiam. Sprzęt złożony, naprawiony, to, że pięknie świeci, to jeszcze nic nie znaczy, no. No i teraz tak, końcówka mocy, ktoś zapłacił 300 zł za nią, no to chyba za tą obudowę, bo obudowa jest fajna, ale nic poza tym. Można by było fajny sprzęcik w nią wsadzić. I co jeszcze? No nic poza tym. Nic poza tym. Świeci się jak psu jajca i nic poza tym. Pozdrawiam.